30 sierpnia wspominamy błogosławionego Gebre Michała, prezbitera i męczennika. Gebre Michał urodził się około 1791 roku w Etiopii. W młodym wieku na skutek wypadku stracił jedno oko, przez co nie mógł podejmować wielu zawodów i prac. Odebrał jednak pewną edukację i wstąpił do monastyru, ale nie po to, by przygotowywać się do kapłaństwa. Zresztą etiopscy mnisi nie przyjmowali bowiem święceń. Interesowała go natomiast historia monastycyzmu. Na podstawie własnego doświadczenia przekonał się, jak bardzo obniżyły się wymogi tego życia we współczesnym mu świecie. Na polecenie przełożonych podróżował po kraju, obserwując życie w różnych klasztorach i badając rękopisy z miejsc, w których przebywał, gromadząc wokół siebie niewielką grupkę mnichów, którzy myśleli podobnie, a on pouczał ich i przygotowywał, by stawali się zaczątkiem reformy obserwacji zakonnych. Z czasem, po odwiedzeniu większej liczby klasztorów, zorientował się, że podstawowym źródłem niskiej jakości życia mniejszego był brak rzetelnej formacji teologicznej. Dla dalszych badań Gebre Michał postanowił wybrać się do Jerozolimy. Przyłączył się do delegacji, która wybierała się do tego miasta w celu sprowadzenia nowego biskupa. W ten sposób zetknął się ze świętym Justynem de Jacobis. Początkowo potraktował Justyna z dystansem, tak jak zawsze prawosławni Etiopczycy traktowali kapłanów katolickich. Z każdym dniem podróży wzrastał jednak jego podziw dla oczywistej świętości tego kapłana, jego sposobu modlitwy i radzenia sobie z przydarzającymi się im trudnościami. Za jego radą powrócił do Etiopii osobno, już poza oficjalną delegacją. Poszukując wtedy teologicznej prawdy, Gebre Michał postanowił przekonać do swoich pragnień nowego biskupa. Spotkał się z nim, ale szybko zrozumiał, że biskup nie planuje reformy, a bardziej zajmują go partykularne interesy polityczne. Biskup natomiast uznał Gebre Michała za wroga, który może zagrozić jego planom. Przy jednej z okazji zwolennicy biskupa próbowali nawet otruć go, co nie udało się, ponieważ mnich, spodziewając się takiego kroku ze strony biskupa, nosił przy sobie antidotum. Gebre Michał po wielu przemyśleniach i poszukiwaniach postanowił przejść na katolicyzm. Duży wpływ miał na to święty Justyn de Jacobis. Gebre Michał spotkał się z nim ponownie we wrześniu 1843 roku. W tamtym momencie w Etiopii było jedynie 37 katolików, a kolejnych 10 było w trakcie przygotowań do chrztu. Przez kolejne miesiące Gebre Michał wraz z Justynem odwiedzali kolejne klasztory, by studiować starożytne rękopisy. Ostatecznie w lutym 1844 roku Justyn przyjął Gebre Michała do kościoła katolickiego wraz z 6 innymi mnichami. W grudniu tego roku Justyn postanowił założyć dla katolików ośrodek w Guala. Przygotowywał go Gebre Michał. Zorganizowali wspólne zajęcia z katechizmu dla mieszkańców okolicy, a Gebre Michał dzięki kontaktom z mnichami zapraszał ich do dyskusji religijnych. Po 6 latach wspólnej pracy Justyn zaproponował, aby Gebre Michał przyjął święcenie kapłańskie. Po zastanowieniu się Gebre Michał zgodził się i 1 stycznia 1851 roku został kapłanem katolickim. Wkrótce jednak rozpoczęły się prześladowania ze strony biskupa. Gebre Michał i kilku innych katolików wkrótce zostało aresztowanych, a Justyn został skazany na wygnanie. Dzięki życzliwości eskortujących go strażników muzułmańskich, Justyn odzyskał wolność. Gdy w lutym 1855 roku nastał nowy cesarz Etiopii, podjęto wysiłki zmierzające do religijnego ujednolicenia kraju. To nasiliło próby zmuszenia Gebre Michała do apostazji, ale wszystkie one były bezskuteczne. 3 miesiące później cesarza odwiedził brytyjski konsul. Cesarz postanowił wówczas zorganizować proces swojego więźnia, na którym Gebre Michał ponownie odmówił wyrzeczenia się wiary. Sąd wtedy zawyrokował, że należy go zastrzelić. Jednakże za Gebre Michałem wstawił się konsul, prosząc o darowanie mu życia. Cesarz na to życzenie przystał.
Jednakże Gebremichał musiał nadal być więziony i przewożony wszędzie wraz z armią cesarską. Wskutek takiego traktowania zmarł 28 sierpnia 1855 roku. Pochowano go na poboczu drogi pod drzewem cedrowym. W 1926 roku Gebremichał został beatyfikowany jako męczennik. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Gebremichała, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.